Nastawiałyśmy się na to, że ten mecz będzie o wiele cięższy niż poprzedni. Na pewno bardzo dobrze miałyśmy rozpisane dziewczyny, jeżeli chodzi o przyjęcie zagrywki i myślę, że w tym meczu to było przewagą. Oczekiwania były dużo większe i nie jestem w stanie powiedzieć, co sprawiło, że zagrałyśmy w dwóch meczach. Praktycznie nie zagrałyśmy, bo my nie byłyśmy na boisku ani w pierwszym meczu, w drugim może trochę bardziej, ale nie można to powiedzieć o grze, bo to jest coś nienormalnego, żeby zespół, który wygrał Puchar Polski, grał w ten sposób, w dwóch meczach playoffowych. Myślę, że to jest na razie zagadka i powinniśmy ją jak najszybciej rozwikłać, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Myślę, że klub od lat systematycznym budowaniem zespołu jakby dochodzi cały czas do sukcesów, do kolejnej gry o medale, a w tym roku medal już mamy zapewniony. Na pewno wiedziałyśmy, że Chemik nie przyjedzie tutaj i nie zagra jak w poprzednim meczu. Ale tak samo jak w poprzednim tygodniu, my i w tym tygodniu bardzo mocno trenowałyśmy. Byłyśmy z nastawieniem, żeby ciężko trenować i tutaj pokazać to, co w ostatnim meczu. Chemik, Rzeszów, ŁKS, to są dobre zespoły, pokazały to wszystkie nasze mecze. Są to slogany, są to może tak, może nie, ale dla mnie jest jedna rzecz, która się potwierdza, dyspozycja dnia. Dyspozycja dnia decyduje o tym, czy się wygrywa, czy przegrywa. Jeśli dobrze się czujemy fizycznie, jeśli mamy dobry feeling, to wtedy automatycznie wszystko inne wychodzi dużo bardziej. Myślę, że to nie my byłyśmy pod presją. Myślę, że te dziewczyny z Chemika, z Polis były bardzo, były pod ścianą i to one powinny się bać tego meczu, obawiać, przyjeżdżając tutaj do nas, ponieważ wiadomo, my wygrałyśmy na ich terenie bardzo ciężkim, gładko 3-0. Tutaj miałyśmy właśnie naszą halę, naszych kibiców i myślę, że to była presja ciążąca na nich. Najważniejsze chyba jakby, tak patrząc już po meczu, najważniejsze było, żeby nie załamać się, a wydaje mi się, że to mogło się zdarzyć właśnie po tym trzecim secie, bo graliśmy całkiem fajną siatkówkę dla nas, nie wiem jak to jakościowo wyglądało, ale dla nas fajną siatkówkę, bo nam dużo rzeczy wychodziło. W trzecim secie też mieliśmy przewagę trzypunktową i może kolokwialnie można powiedzieć, że się witaliśmy z gąską, tak? I głowa już się wtedy luzuje i w tym momencie przegrywasz i jest powiedzenie, tak? 3-2, 2-0. Natomiast bardzo dobrze zagrywka Gośki Śmieszek ustawiła tego czwartego seta, a później go zamknęła. Trochę podejrzewałam może 5 setów, ale oczywiście dla nas zwycięstwo. No ale cieszę się, że się to skończyło w 4 setach oczywiście. Troszeczkę niepotrzebny ten trzeci set, gdzie naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo swoich błędów, szczególnie w zagrywce. Ale najważniejsze, że wygrany. Półfinał jest teoretycznie najgorszą grą, jaką można. Najgorszy etap, jeżeli chodzi o te całe play-offy. Półfinał to jest tak jak cały sezon Chemik grał bardzo dobrą siatkówkę. I nagle przychodzą dwa mecze, w których po prostu, nie wiem, nie mogą się odnaleźć na boisku. I mówię, że to są niewyobrażalne emocje i na pewno nie jestem w stanie jeszcze uwierzyć w to teraz. Łódzki finał byłby czymś niezwykłym, bo nawet tutaj z ludźmi z Łodzi gadałem. Zdarzało się, że 3 razy z rzędu łódzkie zespoły różne zdobywały tytuł mistrza Polski, co jest niespodziewane, ale nigdy razem nie zagrały ze sobą w finale, więc to byłoby coś przyjemnego. Ale prawda jest taka, że mam i tu znajomych przyjaciół, którym powiedziałbym, że dobrze życzę, więc niech wygra lepszy jutrzejszy mecz i okaże się, czy już będziemy mieli drugiego finalistę, czy będzie trzeba jeszcze czekać. Ten złoty medal jest naszym ogromnym marzeniem, chcemy to udowodnić każdemu, więc tak jak mówię, półfinał, półfinałem, finał, finałem, jeszcze możemy dużo zrobić. I bardzo musimy się skupić na tym finale, ponieważ nie będzie na pewno łatwo. Ja w tej chwili nie wiem, co mam powiedzieć, bo to tak jak mówię, to jest coś niesłychanego, żeby z zespołu uszło po prostu powietrze. Na najważniejszą część sezonu nas nie ma i ja nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego w tym momencie.